Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest Kingdom of Amalur Reckoning. Muszę troszkę ściszyć, mam tutaj straszne hałasy w słuchawkach. To już jest pełna wersja. Zastanawiałem się długo się zastanawiałem, jaką postacią będę grał. W rezultacie postanowiłem zostać przy tym, co spodobało mi się najbardziej w demie, czyli wojownik połączony z magiem. Co prawda nie miałem okazji wypróbować tego zestawu, ale czuję, że on będzie bardzo interesujący. Uwaga na pułapki, będę uważał. Niestety gra nie ma polskiej wersji językowej, ani kinowej, ani jakiejkolwiek. Możemy za to podziękować polskiemu wydawcy, polskiemu oddziałowi Electronic Arts. Widocznie uznali, że ta gra się nie sprzeda za bardzo i nie warto w to inwestować. No pewnie oni znają rynek i wiedzą, co i jak. Ale jeżeli o mnie chodzi, to wielka strata. To znaczy, mi to specjalnie nie przeszkadza, ale zdaję sobie sprawę, że więcej osób by tą grą się zainteresowała, gdyby była w polskiej wersji językowej. Po drodze jakieś reagenty. Wow! Kobold! O! Jeszcze więcej ich tu jest. Ajajaj. Walki nie są takie specjalnie proste. Szczerze mówiąc, wymagają co nieco zaangażowania. I trzeba się zdecydowanie oprzeć chęci klikania szybkiego. Komba się wyprowadza, zachowując odpowiednie odstępy między kliknięciami. O tak. Aha! A to poradziłem sobie nawet nieźle z tym towarzystwem. Mam na sobie ciężką zbroję, więc obrażenia, jakie mi zadają, są odpowiednio mniejsze niż gdybym na przykład używał lekkiej zbroi albo w ogóle nie używał zbroi, czy nie był magiem. To ja gram na poziomie normalnym, to jest taki pośredni. Dowolnie w każdej chwili można zmieniać poziom trudności, więc... A! Kurczę, jak człowiek trafi między ciosy, jeżeli przeciwnik wykonuje combo, to nie da rady zablokować gdzieś tam w połowie. Także trzeba bardzo uważać, żeby nie wpaść w klops. Jeżeli się dostaniemy między kilku przeciwników, może być ciężko, niezależnie od tego, jakiego pancerza używamy. Ach, to jest mapę lokacji przełączmy. To miejsce, do którego trafiłem, nie jest związane z linią fabularną, dlatego też ja pokazuję to. A, na mapie pokazały się czerwone punkty, to znaczy, że są przeciwnicy. Niech sobie podejdą do nas. Ach. Udane combo, udany blok może zaowocować dodatkowymi obrażeniami, jakie zadamy przeciwnikowi, jeżeli tuż przed jego ciosem wykonamy combo. Znaczy, wykonamy blok. Spróbuję, może to się uda pokazać. Ach! Musiałem miksturki się napić. Na razie jeszcze nie bardzo mogę łączyć magię i walkę, bo nie mam umiejętności, które regenerują manę. Dobra. Tylko jedną miksturkę many żeśmy wypili. Mam jeszcze 8, także jestem w miarę bezpieczny. W tej chwili nie mam jeszcze żadnej możliwości regenerowania życia. Tylko miksturki. To, że widzę na mapie przeciwników, to tylko dlatego, że mam umiejętność Detect Hidden, czyli wykrycia niewidocznego. To zwiększa ilość złota, jakie uzyskuję na przykład podczas przeszukiwania skrzyń. Zwiększa szansę, znaczy daje szansę na wykrycie niewidzialnych skrzyń, ukrytych skarbów i tego typu rzeczy. Przepraszam. To miałem także. Spróbujemy się na sztylety przyłączyć. Ja co prawda się kiepsko skradam. Ach, tamten mnie dostrzegł. Ach, udało mi się umknąć.
wbrew temu, że ta walka wymaga dużo większej koncentracji niż na przykład w Skyrimie. Kurczę, pieczone. Ale strasznie. Trzeba uważać, żeby za wszelką cenę stać przed nimi. Nigdy między nimi. Bo wtedy nie sposób dostrzec. A, następna miksturka. Kurczę. Nie wiem, czy ja czasem za wcześnie tej lokacji nie odwiedziłem. Ale chyba nie. Ajajaj. Masz błyskawice. Łajdaku. Blokuj. Jeszcze jedna miksturka. Hop. O! Udało się zablokować. Dobra. Ten załatwiony. Był tylko bloki i atak. Z tego co to troszkę inaczej. To nie jest taka bezmyślna siekanina, jak można by było. O, spróbujmy otworzyć ten zamek. On jest łatwy. To działa na takiej samej zasadzie jak w Skyrim. Wytrych trzeba ustawić w odpowiedniej pozycji. A jak wytrych zaczyna drżeć, to znaczy, że jestem w fatalnym miejscu. Teraz dobrze. O. Zobaczmy, co my tutaj zdobyliśmy. Weźmy to do drugiej ręki. A, to jest broń dystansowa chyba. Zaraz zobaczę. O! Dla maga przeznaczona. No ale przyda mi się. O, żelazny hełm. Dobra. Ubierzmy też zatem ten żelazny hełm. O, oprócz tego, że zwiększa moją szansę na... zwiększa moją efektywność bloku. Nie poprawili tego eficacy. No nic, efise. Nieważne. Inaczej powinno być. To jeszcze ma soket na klejnot. Tu jakaś torba. To są składniki do alchemii, której ja raczej nie będę uprawiał. Zobaczmy, czy tu się można... Nie, nie można. Zawsze warto skrzynię rozbijać. Jakiś talizman. Zerknijmy. Te talizmany pełnią rolę... Zobaczmy, cóż ja mam tutaj. Ach, pełno sztyletów takich różnych. Te talizmany pełnią rolę tarcz dla magów. I to będzie lepsze dla mnie niż ta stalowa tarcza, której używam. A wygląda tak. No może... Spróbujmy jeszcze raz otworzyć. Idealne ustawienie za pierwszym razem. Weźmy wszystko. Szkoda, że nie można zobaczyć statystyk przedmiotów. Aha, stał lepszy miecz, bardzo dobrze. Ja zdecydowanie nastawiam się na dwuręczne młoty. Zobaczmy, co tu jeszcze. To dla maga, oczywiście. A to puklerz jest raczej dla... Fantastycznie. Ten puklerz, który przed chwilą widzieliście, jest raczej dla łotrów przeznaczony. Z reguły takie statystyki ma, które są dobre dla łotrów. Chyba poszedłem troszkę w złym kierunku. A może w dobrym? Czyżbym już całe te podziemia obszedł? Zobaczymy zaraz. No i to, co jest charakterystyczne dla tej gry, to to, że tu jest dużo, bardzo, bardzo dużo takich zadań pobocznych z tego, co zapewniali deweloperzy, a akurat w to można uwierzyć, bo testerzy sprawdzali te rzeczy, to żeby przejść cały wątek fabularny, plus wszystkie questy poboczne. O, tu jakiś jest... Zabierzmy, może to się później uda sprzedać, albo wykorzystać inaczej. Żeby te wszystkie questy zrobić, które tutaj są, trzeba poświęcić na grę, uwaga, 200 godzin i mowa tutaj o osobach, które już tą produkcję znają. Następny wózek. Stalowe spodnie, może lepsze niż te, których ja używam. Zerknijmy. No, używam zardzewiałych, te są stalowe. No nie wiem, wyglądają gorzej od tych i mają mniejszą wytrzymałość. Zostaniemy przy zardzewiałych.
to żeśmy trafili. Zapisał mi się stan gry. Czyżby to znaczyło, że trafiłem do jakiegoś niebezpiecznego miejsca? Tam zejść nie można. Tam gdzieś w oddali. Nic tutaj ciekawego. O, jest skrzynia. Hej, 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 tu jest jakieś zejście. Dobra. Ciężki poziom trudności. A nie, niestety, dalej się do tej kopalni udać nie mogę, z tego co widzę. No trudno, być może w jakimś queście kiedyś dostanę możliwość, a może nigdy. Zobaczymy. To pobiegnijmy tam, gdzie byłem ostatnio. Niech mój zawodnik, niech moja postać sprintem pobiegnie w tamtym kierunku i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy wspomniałem o tym już, ale ja tradycyjnie nie będę pokazywał głównego wątku fabularnego. Chciałbym, żeby każdy miał możliwość bawienia się tą grą na swoich własnych zasadach, bez jakichś moich wskazówek tutaj, ale jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie, to ja zawsze chętnie udzielę odpowiedzi, tak długo jak nie będę jakimś wielkim spoilerem. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam tutaj tyle lokacji do zbadania, że... Wow. Nie muszę... O, jeszcze jakaś skrzynka. Aj! No i co? Wlazłem w coś, nie? Spróbujmy to. Aj! Jeszcze kawałeczek. Ajajaj! No i złamałem, kurczę. Udało się. Znowu jakiś... Ach, dużo mieczy. Dużo mieczy jednoręcznych. To nie jest coś, co mnie interesuje. Ja szukam dwuręcznego młota. No ale to wydaje się zadawać sporo obrażenia. Dobra. Różne tutaj rzeczy. Ten zadaje mniej obrażeń fizycznych, ale za to jeszcze dodatkowo inne. Ten zadaje w sumie 20, a ten 11, 4, 15, 18 też 20. I poza tym ładnie się błyszczy. To zostaniemy przy tym. Idźmy zatem, wyjdźmy stąd. No to co, widzimy się za jakiś czas, albo jeszcze przez chwilę tutaj was przy sobie zatrzymam. To jest koniec tej lokacji startowej, gdzieś tutaj. To pewnie mieliście okazję widzieć na własne oczy, ale to będzie taki, powiedzmy, krótki gameplay jak na razie na start. Przejdziemy ten fragment razem, to nie jest żaden spoiler, bo to każdy mógł widzieć już w demie. Poprawiła się zdecydowanie optymalizacja. Lepiej to działa niż poprzednio. No i te wszystkie błędy grafiki, które wtedy były widoczne, teraz zupełnie zniknęły, co mnie cieszy. Mam też wrażenie, że kamera jest trochę bliżej postaci, co niespecjalnie mnie cieszy za to, bo trochę zasłania obraz. Dialog pominę oczywiście. Także widzimy się za chwilkę. No i przed nami pierwsza grupa przeciwników, której powinienem... I ta kamera pozostawia wiele do życzenia. Chciałbym mieć możliwość... Ach, następna grupa, odsunięcia jej. Ona się z reguły odsuwa na czas walki. Trip Reckoning. Ale jestem dużo od nich szybszy i zdecydowanie bardziej brutalny. Wciskając jakiś tam wskazany klawisz, zyskujemy bonus do zdobytych punktów doświadczenia. No to co? Przede mną kolejny poziom. No i może zobaczymy się za chwilę, bo to faktycznie byłoby za krótkie. Hej, hej! Witam was ponownie. Jesteśmy w sklepiku, w którym można też wytwarzać przedmioty. Tu jest kuźnia i zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Pomyślałem, że może zamiast kolejny raz pokazywać wam walkę, a tu na górze nie byłem, zerknijmy, no to pokażę wam, jak wygląda wytwarzanie przedmiotów, ale tak przejdźmy się tutaj. A można oczywiście zajrzeć tu, ale kradzież to kradzież. I trzeba potem uważać, żeby strażnicy nie mieli do nas pretensji o to, kiedy nas złapią z cudzymi przedmiotami. Zajmijmy się zatem wytwarzaniem przedmiotów. Skąd bierzemy materiały? W
tej chwili wiem jedynie, że na pewno z rozbrajania tych przedmiotów, które żeśmy do tej pory znaleźli, mam tu ich troszeczkę, zatem tu instrukcje dodatkowe, zabierzmy się za to z radością, trochę tego jest, trzeba uważać, żeby czasem nie rozwalić czegoś, co będzie nam potrzebne, ale ja przejrzałem już wcześniej swój ekwipunek i wiem, że mogę tutaj dosyć spokojnie się z tym bawić. Z każdego rozebrania każdego przedmiotu dostajemy jakieś części i te części są potem wykorzystane przy produkcji kolejnych rzeczy. Niech no ja to wszystko rozbroję i zaraz wam pokażę, jakie mamy możliwości. Okej, salvage, czyli wszystko, co już się dało odzyskać ze starych przedmiotów zrobiłem. Teraz wytwarzanie. Możemy wytwarzać kilka typów przedmiotów. Bronie, oczywiście. Broń, pancerz wojownika. Pancerz łotra, pancerz maga. W tej chwili zacznijmy od broni. Tu są pokazane różne części, które są nam potrzebne. Żeby wytworzyć długi miecz, potrzebne jest ostrze, potrzebny jest uchwyt, jakieś tam, to są trzpienie, nazwijmy je tak. No i plus tutaj jakieś bonusowe, mam wrażenie, że to się odblokuje później, kiedy przybędzie mi trochę umiejętności. Zabierzmy się za wytwarzanie miecza. Najbardziej bym chciał młot, ale nie mam ani trzonka, ani też tego młota, tej części takiej, którą się wali potwora w łeb. Muszę poszerzyć słownictwo zdecydowanie. Oto przedmioty, jakie będą wykorzystywane. Tu jest ostrze, mam teraz żelazne. Gdybym miał więcej różnych, to pewnie miałbym tu wybór. Tu mogę kilka różnych wybrać uchwytów. I zwykły, podstawowy, zadający obrażenia kłute, ten najwięcej. Podstawowe fizyczne obrażenia, wybierzmy sobie to. I takie słabe te trzpienie, te nity, o nity, powiedzmy niech to będą nity. Wybierzmy je sobie. I takie oto otrzyma mój miecz statystyki. 13, 5, 5, razem 23 obrażeń fizycznych, plus podniesie moje życie o 5 punktów. Mogę sobie porównać z tymi przedmiotami, które aktualnie używam. Przy tej rozdzielczości nie mieści się tu wszystko, ale już widzę tutaj, że ten miecz, którego aktualnie używam, jest słabszy, a więc potwierdzam. Mogę go nazwać rokowy wytrych. Niech tak się nazywa mój miecz. I takie oto otrzymałem wyniki. Continue. Jest już w moim ekwipunku. Zobaczmy jeszcze, czy uda się stworzyć może jakąś zbroję. No niestety nie. Brakuje mi tutaj części tych podstawowych. Jeżeli znajdę jakieś na przykład stare metalowe spodnie, to potem jest szansa, że tutaj uzyskam część potrzebną do tego. Puklerz? Niekoniecznie. Tu mogę puklerz zrobić właśnie. I czapkę dla maga? Nie. Na razie niech to sobie tutaj leży. Zobaczymy, co też w ekwipunku nam przybyło. Broń. Rokowy wytrych. Ubierzmy go, nie błyszczy się tak, co prawda, jak mój poprzedni miecz, ale to nie szkodzi. Rozbijmy przy okazji ten stary. I dostałem kilka ciekawych rzeczy. Tutaj, jak się rozbraja przedmioty, widać jakie bonusy. To jest prawdopodobnie plus 5 do życia, a tutaj są 3 jakieś inne bonusy, które są związane z obrażeniami od mrozu, bo taka była rękojeść tego miecza. Zobaczymy, czy tutaj można by było coś stworzyć lepszego. Nie do końca. Widzę, że na miecz mógłbym ewentualnie zrobić sztylety. Przyjrzyjmy się. Tutaj nie mam wielkiego wyboru. I tutaj jest ten dodatkowy komponent, uchwyt od tego miecza starego. I on zadaje właśnie 4 obrażenia od chłodu plus 2 obrażenia przez 2 sekundy, czyli taki dot. No i tak można kombinować bronie na różne sposoby. To wszystko wydaje się dosyć proste i jasne. Kwestia tylko zdobywania odpowiednich komponentów. Bronię też trzeba naprawiać i to niestety kosztuje. Repair. 354 sztuki złota udało mi się do tej pory zgromadzić. Żeby to wszystko naprawić, muszę zapłacić 150. Przykre, ale prawdziwe. Można też znajdować przedmioty, które ułatwiają naprawę, ale to już jest inna historia i na inną opowieść. No cóż,
to tym razem naprawdę wszystko. Zapraszam Was na kolejne gameplaye. Mam nadzieję, że będą Wam się podobały. Jeżeli o mnie chodzi, to gra robi na mnie bardzo dobre wrażenie. Zresztą od dema robiła, a teraz jest tylko lepiej. Ta optymalizacja została poprawiona, grafika wygląda lepiej. Wszystko to bardzo ładnie chodzi. No i walka jest bardzo, bardzo przyzwoita. Trzymajcie się. Pa, pa!